Kocham ten poziom. Po prostu kocham. I zium do przodu. Zium, zium, zium. Latif. Witaj wśród tkaczy marzeń, maluchu. Uganiając się tu za sługusami gnieznośnego, spodziewaj się niespodziewanego i bądź gotowy na wszystko. Ten mi się bardzo akurat smok podobał pod tym względem, przynajmniej nie gadał jakiś głupot pokroju, że o, tam nie wiem, no wiecie o co chodzi, no. Często smoki jakieś głupoty gadają i potem macie takie ochoty se facepalmować. Bo why not? Po prostu jak gadają głupoty, to po prostu tak już jest. A teraz dorwimy tego ziomka, który stoi za działkiem, ponieważ musimy jego też trzepnąć. I tych oto ziomków też. Czasami można szarżą, a czasami po prostu można ogniem ich zaatakować. Jest to bardzo rekomendowane, I guess. Imyk! Zikomo! Czołem, Spyro! Świetnie ci poszło! Nie odpuszczę, póki gnieznośny nie zmieni się w tosta! Ten smok też jest akurat w porządku. Tylko czołem, Spyro, nieźle ci poszło. I tak, nie skomentuję tej śmierci, bo to było żałosne. Tyle mogę powiedzieć od siebie. Tak bardzo żałosnej śmierci dawno nie było, okej? Okay? I lecimy teraz do tego ziomeczka. Chodź tutaj, nic poniu. I lecimy w nich. Teraz na pełnej. Bo tutaj u góry mamy jeszcze klejnoty. Nie zapominajmy o tym. Dokładnie, tutaj. Na tym oto takim parapecie, na tej platformie w sumie. O, i widzicie? Nic tam, ten? No, mamy wszystko to, co chciałem. Bo tak musiałem się przez chwilę zastanowić, czy nic nie pominąłem. I pominąłem klejnoty. A, dobra, tutaj są. I gdzieś jeszcze pominąłem. Dwóch zabrakło. No dobra, to co sobie zbierzemy za chwilę. Czas na mroźny szlak, czyli na speedway, na który w sumie czekałem, aż go zrobię. Więc let's do it. Tutaj wam się wyświetli japońska nazwa tego poziomu. Kurde, mamy półtorej godziny za sobą, mamy dokładnie godzinę i 47 minut. Więc znowu wyjdzie koło 5 odcinków albo 6. Ale naprawdę, mówię wam autentycznie, tak przyjemnie mi się komentuje tą serię, że to jest szok. I wiecie, pewnie powiecie sobie, ale co jest w tym takiego ten, że co, Crasha ci się przyjemnie nie komentuje? Właśnie problem tkwi, że Crasha też mi się przyjemnie komentuje, ale... I na przykład Ratcheta też. To są takie trzy dobrane tak jakby serie, nawet nie tak jakby, a bardzo dobrane serie, które mi się bardzo przyjemnie komentuje. I mówię to bez żadnych tutaj, bez żadnego ale. Dawno mi się tak przyjemnie nie komentowało, a tym bardziej, że już Ratcheta robię jeszcze na ślepo, tak? Więc bierzmy to jak pod uwagę. Myk! No tutaj to te poziomy, jak widzicie, dlaczego ich nie komentuję? Dlatego, że one się tak naprawdę niczym nie wyróżniają od poprzedników swoich. Po prostu mamy takie same zadanie. Musimy po prostu sprzątnąć daną ilość wrogów i przeszkód, bo po prostu powody. No mi się niestety nie udało, więc spróbujemy raz jeszcze. No
Mam to z tyłu głowy, że niestety za pierwszym razem mi nie wszystko będzie się udawać, więc dlatego obierzemy inną taktykę. A mianowicie polecimy najpierw tędy, bo tutaj możemy sporo czasu zyskać. Bo ci wrogowie nam dają plus 3. Kurde! Mucha mi tutaj na uchu. Jezus Maria, mucha tutaj lata po pokoju i... W sumie zaraz ją trzepnę. Zaraz się jej pozbędę. Kurde, nie wiem jak ugryźć ten poziom, szczerze. Nie wiem jak ugryźć ten poziom, nie wiem jak do niego podejść, tak szczerze. Więc zacznijmy od początku. I obierzmy sobie teraz taką taktykę. Najpierw skupmy się właśnie na latarniach, żeby potem się nam nie popierdzieliło. W sensie nam, mi i Spyro. I teraz skupmy się jeszcze na skrzyneczkach. Wiem, że nie wszystkie mam latarnie, ale styl, to mam wszystkie już. Jak widzicie, trochę inną taktykę teraz sobie wybrałem, bo już mam tych ziomków zdjętych. Teraz trzeba będzie tylko ciuchcie i te skrzynki zdjąć. Ale to nie będzie trudne. O, tam jest jeszcze skrzynka, widzicie? Z czego nam zostały jeszcze... O, właśnie, te tutaj dwie beczki, które będziemy teraz się ścigać. No może niekoniecznie dwie, ale... Widzicie? Haha! No jak widzicie, tym razem inną taktykę obrałem, bo już mam skrzynki wszystkie zebrane i latarnie rozpalone. Więc teraz tymi ziomkami się zainteresujemy, bo oni dają nam plus 3. No i przy okazji ciuchcie tutaj wszystkie zgarniemy, o ile się uda, rzecz jasna, of course. No tutaj się trochę, że tak powiem, zagapiłem. Bo nie powiem, że nie chciałem tędy lecieć. Aczkolwiek szukam tej ciuchci. Jest! 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 Dobra, udało się! Uhu! Jest! Wychodzimy stąd, mamy wszystko! Nice one! I znowu wyjdą nam 2 godziny, czyli będzie chyba pełnoprawne 6 odcinków, czyli razem to dam na chyba... 12 odcinków da nam to. A następna sesja wtedy już będzie krótsza, no bo 4 poziomy z tego świata plus 4 poziomy, nie, plus 5 poziomów z świata Gnastiego, gdzie nie ma żadnego poziomu lotniczego, więc to był ostatni poziom lotniczy, który żeśmy robili. A teraz serio, pokaż nam, gdzie są te 2 klejnoty Sparks. Gdzie są ten 2 klejnoty czerwone albo klejnoty o wartości 1? W sensie ten zielony albo 2 czerwone. A tutaj są. No nie gadaj, mamy 100%. O Jesus Christ, 76% i 3 godziny gry mamy za sobą. I 4 minuty. No dobra, moi drodzy. Trochę mamy już za sobą. Więc nadszedł czas na koniec tej sesji nagraniowej. Mam nadzieję, że jestem informatywny i w sposób ciekawy prowadzę ten let's play. Jeśli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, czyli retro gaming i tak dalej, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii i czy jestem informatywny i czy w sposób ciekawy prowadzę let's play. A my widzimy się w kolejnych odcinkach Spyro i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa 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 pa